kiedy słucham tych takich oficjalnych komunikatów rosyjskich, czy czytam doniesienia tego, co mówią politycy, odbija mi się w nich echo jednej postaci. I tą postacią jest taki, powiedzmy, filozof, tak to nazwijmy, ideolog, czy taki, no nie, kiedy dawniej polityk, Aleksander Dugin. I tutaj może od razu będzie chwila wyjaśnienia, bo może dzięki temu zrozumiemy, dlaczego część ultraprawicy lubi Rosję, część jej nie lubi. To może sekundę potrwać, ale postaram się jak najprościej. Aleksander Dugin zaczynał jako taki przywódca dziwnych radykałów w latach 90. On z takim pisarzem Limonowem zakładał partię narodowo-bolszewicką, która miała łączyć faszyzm z komunizmem w jedną taką hybrydową ideologię. No i w latach 90. był uznawany za osobę absolutnego marginesu politycznego. Ale on bardzo pracowicie wypracowywał koncepcję, którą ja widzę, że jest krok po kroku realizowana aktualnie na Kremlu. Mocno doktorsko dzisiaj. Teraz doktor Przemysław Witkowski. Witamy w raporcie Złotorowicza. Kłaniam się, bardzo miło. Dzień dobry. Znany już Państwu ekspert w dziedzinie ekstremizmów politycznych i właśnie o tym chcieliśmy dzisiaj chwilę porozmawiać, bo od początku wojny słyszeliśmy, że Rosjanie atakują Ukrainę, żeby zwalczać ukraiński faszyzm. Tymczasem potem Ukraińcy pokazują nam co chwilę mniej lub bardziej wiarygodne zdjęcia wyłapywanych żołnierzy, wytatuowanych całych swastyki. Widzimy faszystowskie czy nawet nazistowskie symbole na rosyjskim sprzęcie wojskowym. No to jawi się pytanie, kto tu w tej wojnie jest faszystą? Ja powiem tak, słuchałem Jacka Bartosiaka i generalnie się z nim zgadzam, przy czym jedno zdanie, absolutnie się z nim nie mogę zgodzić, że to nieważna jest ideologia w tej wojnie. No właśnie, w tej wojnie to jakby, rzeczywiście on tak jakby zapowiedział to, o czym my będziemy rozmawiać, ideologiczny aspekt tej wojny. Tak mam wrażenie, że zachęcić ludzi do tego, żeby umierali za rurociąg albo port, albo w imię wyższego PKB jest niezwykle trudno. A dobrze skrojona opowieść o tym, jaki jest świat, kim jest człowiek, kim jest nasze państwo, jakie są jego cele, co musimy zrobić, żeby ratować nasz naród, czy żeby, nie wiem, zbudować imperium. Potrafią ludzi zapędzić niestety do masowego umierania po bardzo różnych stronach barykady. Dlatego wszystkie państwa bardzo dbają, które mają jakieś ambicje, powiedzmy, militarne, to nazwijmy, o morale swojego żołnierza, o budowanie wizji podboju, o wizji obrony. To samo dzieje się teraz. Jeżeli przyjrzymy się tej wojnie i patrzymy na obie strony, najeżdżającą i broniącą się, to obie budują obraz tego, że właściwie się to się bronią. Rosjanie przecież w swojej jakby narracji takiej imperialnej mówią wprost, że to oni właściwie uprzedzają jakieś kroki NATO, że oni się tak naprawdę bronią, oni muszą tutaj zabezpieczać swoje jakby najbliższe otoczenie, bo za chwilę będą mało ważnym podmiotem polityki międzynarodowej. Kiedy słucham tych takich oficjalnych komunikatów rosyjskich, czy czytam doniesienia tego, co mówią politycy, odbija mi się w nich echo jednej postaci. I tą postacią jest taki, powiedzmy, filozof, tak to nazwijmy, ideolog, czy taki, no nie, kiedy dawniej polityk, Aleksander Dugin. I tutaj może od razu będzie chwila wyjaśnienia, bo może dzięki temu zrozumiemy, dlaczego część ultraprawicy lubi Rosję, część jej nie lubi. To może sekundę potrwać, ale postaram się jak najprościej. Aleksander Dugin zaczynał jako taki przywódca dziwnych radykałów w latach 90. On z takim pisarzem Limonowem zakładał partię narodowo-bolszewicką, która miała łączyć faszyzm z komunizmem w jedną taką hybrydową ideologię. No i w latach 90. był uznawany za osobę absolutnego marginesu politycznego. Ale on bardzo pracowicie wypracowywał koncepcję, którą ja widzę, że jest krok po kroku realizowana aktualnie
na Kremlu. Na czym polegała ta koncepcja? On uważał, że po upadku Związku Radzieckiego, zgodnie z prawdą, Amerykanie stali się hegemonem globalnym. Globalnie dominują, mają swoje bazy w różnych częściach świata. Ich ideologia, którą on uznawał liberalną demokrację, liberalizm, wolny rynek, dominuje. W jego mniemaniu, jako Rosjanina, było to bardzo złe. Uważał, że wszystkie inne państwa zostały sprowadzone do państw jakichś takich regionalnych, prawda, może ewentualnie w najlepszym razie mocarstw. No i on sobie wymyślił koncepcję euroazjatyzmu. A właściwie nie wymyślił, tylko ją trochę zrewitalizował, bo ona istniała sobie w latach 20., 30. No i uznał, że Rosja tworzy pewną specyficzną, inną niż europejska i inną niż azjatycka formację kulturową. Taką pośrednią między tymi dwoma miejscami. Połączył to wszystko z ideami myślicieli geopolitycznych, takich jak Haushofer, Mackinder, jakby ich wizją globalnych stosunków. I razem wyszło mu z tego, że w oparciu się o tą specyficzną kulturową odmienność Rosji i jej położenie w tym takim centralnym punkcie Eurazji, należy jej się specjalny status. No i aby ten specjalny status swoistego mocarstwa osiągnąć, musi ona realizować konkretne cele w konkretnych miejscach, odbudowując krok po kroku coś, co przypominać może nowe imperium carów. Jednym z takich miejsc jest właśnie Ukraina. I dla tegoż Dugina początkowo, no mówię, polityka czy aktywisty bardzo skrajnych grup, musiał znaleźć jakąś drogę do realizacji swojej idei. No skoro nie udało mu się w własnych mikropartyjkach, zaczął doradzać różnym mniej lub bardziej istotnym politykom w Rosji, a także oligarchom. Aktualnie znajduje się pod skrzydłami takiego znanego, bogatego oligarchy rosyjskiego Konstantina Małofiejewa, który inwestuje w niego całkiem spore pieniądze, bo zrobił mu telewizję internetową, wydawnictwo, think tank, opłaca jego strony internetowe, opłaca jego wyjazdy, więc w tym sensie jest dla niego istotny. Ale po drodze Dugin, awansując kolejno, polecany przez kolejnych polityków, trafił nawet na pewien okres czasu jako doradca Władimira Putina. No i chyba Putin sobie zapamiętał dobrze to, co on mu mówił, bo z tego, co pan opowiada, to brzmi zupełnie jak uzasadnienie dla wojny na Ukrainie, ta jego koncepcja. Tak, tak. To jest absolutnie, uważam, ja czytałem takie dwie książki Dugina, jak Podstawy geopolityki i Czwarta teoria polityczna, w której on tłumaczy pewną wizję świata wielobiegunowego. Szczególnie w tej drugiej. I w tej wizji świata wielobiegunowego Rosja musi oprzeć się na swoich kulturowych, specyficznych korzeniach, na tradycji, na ultrakonserwatywnym podejściu do obyczajowości, do religii, ale jednocześnie realizować konkretne cele geopolityczne, tak aby nie dopuścić tego, że Amerykanie dominują tak w tym regionie świata. No trochę to też taka sytuacja docelowa ma przypominać XIX-wieczną, kiedy to w Europie, to zresztą wspominał Jacek Bartosiak w tej rozmowie poprzedniej, tylko to może mówił, że Francja, Niemcy chciałyby się dogadać tutaj z Rosją, to przypominałoby to znowu sytuację XIX-wieczną, gdzie Rosja robiła za żandarma w Europie, utrzymując porządek polityczny, wysyłając wojska, na przykład, nie wiem, w latach 30. XIX wieku do Belgii. Także tutaj to jest ten element ideologiczny, ale oprócz tego Aleksander Dugin wywodzi się ze środowisk czysto faszystowskich. Tak jak pan powiedział, mamy człowieka, którego koncepcje leżą de facto u podstaw ataku Rosji na Ukrainę i to człowieka, który wywodzi się ze środowisk skrajnej prawicy, tak naprawdę z faszystowskiej formacji. Tak. I tutaj może w końcu dojdziemy do tego, o co chodzi z tym faszyzmem. Przepraszam za ten taki przydługi wstęp, ale on był konieczny, żeby państwo zrozumieli, jak dziwna jest to koncepcja w polityce Kremla aktualnie. Otóż aktualnie, zresztą podtrzymują to różni ważni politycy Rosji, Aleksander Dugin stwierdza tak. Akcja denazyfikacyjna, jego zdaniem, działa tak. To znaczy, jeżeli ktoś jest rusofobem, to jest nazistą, a więc należy go zdenazyfikować. I wiem, że to brzmi przedziwnie, no, ale brzmi. W aktualnej odsłonie ideologicznej
to jest wyjaśnienie tej denazyfikacji. No bo absurdalnym by było próbować udowadniać to na poziomie nauk politycznych. Wiadomo, że ustrój Ukrainy jest demokratyczny. Możemy tam oczywiście mieć jakieś zarzuty co do, prawda, korupcji, czy do jakichś kwestii przejrzystości pewnych procedur, ale realnie jest to państwo demokratyczne, więc nie jest to państwo faszystowskie. Przywódcą jest prezydent Zełenski, który jest z pochodzenia Żydem, więc ciężko w ogóle byłoby z niego zrobić nazistę. No więc jakby, a realnie ten mit zwycięstwa nad faszyzmem w Rosji, ten mit powiedzmy tego, że w 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły do Berlina i pokonały Adolfa Hitlera i to jest wielka zwycięska wojna Związku Radzieckiego, jest bardzo istotny. No więc trochę w tym sensie, w tym duchu władze radzieckie próbowały się odwołać, że nienawidzą Rosjan, prześladują tychże rosyjskojęzycznych, zobaczcie, prześladują ich w Ukrainie, czy prześladują ludzi, którzy jakby sympatyzują z Rosją w Gruzji, no a potem jeszcze oczywiście dochodzą do kraje bałtyckie, no i oczywiście znana z niechęci do Rosji Polska. No więc utożsamiono w tej całej opowieści rusofobię tak zwaną z faszyzmem i że jest to wyznacznik faszyzmu. Więc no, brzmi to kuriozalnie, ale pozwoliło to budować jakąś taką narrację opartą jednocześnie o dawne mity okresu II wojny światowej, które były żywe w Związku Radzieckim i jednocześnie próbować pokazywać się jako obrońców tej uciśnionej mniejszości, do tego jeszcze zagrożonej przez amerykańską dominację we wschodniej Europie, potencjalny rozwój NATO, no bo któż tutaj jakby chciał, no, pokazuje się, mówi się w Rosji, zobaczcie, jeśli Ukraina wstąpi do NATO, to będziemy mieli 600 km od Moskwy, potencjalnie rakiety nuklearne i wtedy nasza możliwość jakby obrony jest żadna i jesteśmy na zawsze sprowadzeni do roli jakiegoś tam lokalnego, może ewentualnie mocarstewka. Do tego dodać jeszcze warto, że Aleksander Dugin dokonał takiego podziału w rosyjskich skrajnej prawicy. Bo jedna część skrajnej prawicy rosyjskiej jest oparta o takie, powiedzmy, nacjonalistyczne, wielkoruskie elementy. To znaczy będą mówić o jedności Rosjan, o tym, że powinni być w jednym państwie, no ewentualnie jakieś tam słowiańskie, pansłowiańskie, że wszyscy Słowianie powinni być jakimś tam wschodni w jednym państwie. A Dugin odwołuje się ewidentnie do idei Rosji jako imperium. To znaczy to, co się różni, że nie chodzi tutaj w tym przypadku tylko i wyłącznie o Rosjan, ale o rosyjskojęzycznych, o strefę kulturową, o strefę wpływów, o to, że Rosja nigdy realnie, w pojęciu Dugina, nie była tylko i wyłącznie kwestią etniczności, a właśnie czymś w rodzaju północnego imperium trwającego na tych ziemiach od zawsze. Więc tutaj też tam wyjaśnia, dlaczego jakby część faszystów jest po stronie rosyjskiej, część po nich nie jest. Ci, którzy, szczególnie ci, którzy mają takie, powiedzmy, bardziej hybrydowe poglądy, jeżeli chodzi o polityczno-gospodarcze. Bo Dugin jest znany jeszcze z jednej koncepcji, sojuszu ekstremów. Sojusz ekstremów polega na tym, że w jego ujęciu Dugina skrajna prawica, faszyści, neonaziści, tego typu grupy powinny kooperować ze skrajną lewicą, komunistami, stalinistami, jakby i szukać tam sojuszy, ponieważ głównym wrogiem jest liberalizm i Ameryka. Więc to, co mówił Jacek Bartosiak o tym, że mogą być jakieś działania destabilizujące czy pewne siły polityczne wspierane na zachodzie Europy, które destabilizują Unię Europejską, też jest gdzieś tam zakorzenione w koncepcjach Aleksandra Dugina, ponieważ no, jak pokazują takie książki jak na przykład Tango Noir Antona Szykowcowa, bardzo ciekawa książka mówiąca o wpływie Rosji wśród polityków zachodniej Europy, szczególnie tych skrajnych, no to jest protest, który trwa od kilkunastu lat co najmniej i Rosja od wielu lat zaprasza tych liderów tych partii do Rosji, do Soczi, do Petersburga, do Moskwy, do Kaliningradu, do różnych miejsc, te spotkania, konferencje i wspiera ich jak tylko może, czego najlepszym przykładem była duża pożyczka dla partii Marine Le Pen we Francji, takim najbardziej chyba znanym, ale tych partii jest więcej, czy chodzi o interes flamandzki w Belgii, czy chodziło o Salviniego i Ligę we Włoszech,
czy chodziło o alternatywę dla Niemiec w Niemczech. Generalnie wszyscy ci, którzy uderzali w jedność Unii Europejskiej i mówili nasz kraj, tylko my, tutaj własny interes, nie wiem, tak jak parafrazując Trumpa, nie wiem, Niemcy first, Italy first, France first i tak dalej, to oni zdobywali poparcie w Rosji. Więc ja bym powiedział, że niewątpliwie zgadzam się z Kim Bartosiakiem, że interesy ekonomiczne są najistotniejsze dla jakby rysowania pewnej mapy wojennej przyszłości, ale ideologia i jej użytek dostarcza takiego, powiedziałbym, software'u oprogramowania dla tego działania i tacy ludzie jak Aleksander Dugin są niezwykle cenni. Zresztą takich ludzi jest w globalnej polityce więcej, że pozwolę sobie wskazać na przykład, no nie wiem, na przykład Steve'a Bannona, który był kimś takim właśnie jak Aleksander Dugin, tylko dla Donalda Trumpa. To był taki główny doradca, długo główny doradca Trumpa, ale jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, no to jak każdy główny doradca Trumpa w końcu skończył jako przeciwnik do Donalda Trumpa, ale rzeczywiście i też przez wiele amerykańskich mediów był oskarżany o skrajnie prawicowe czy nawet faszystowskie sympatie. Tak, bo jakby ideolodzy zawsze mają te swoje poglądy niezwykle ostro zarysowane. Politycy realizują je w wersji najczęściej rozwodnionej, no ale realizować je realizują. No powiedzmy, że jeżeli, nawiązując znowu do Jacka Bartosiaka, jeżeli wojsko czy gospodarka będzie to jakimś hardwarem, w takiej metaforze komputerowej, to ideologia będzie tu softwarem, który będzie jakoś tam sterował pewnymi ruchami tych państw, działań, kierunkami ich. A Dugin w tym przypadku zarysował tą mapę już w latach 90., a potem dążył krok po kroku do wdrożenia jej w życie. No i tutaj zaczyna się kwestia, gdzie są ci właściwie faszyści. Otóż faszyści są po obu stronach realnie rzecz biorąc. To znaczy, jeżeli chodzi o Rosję, to tutaj możemy znaleźć dwa takie główne elementy, których na pewno tych faszystów znaleźć można w aktualnym konflikcie. Jednym z nich jest tak zwana Grupa Wagnera. Grupa Wagnera to powiedziałbym, że taka rosyjska odpowiedź na amerykański Blackwater. Czyli to jest teoretycznie taka prywatna firma byłych żołnierzy, byłych komandosów, byłych członków służb specjalnych, którzy teoretycznie jeżdżą wynajęci do różnych części świata, by tam walczyć. To są to najemnicy w dużym skrócie. Realnie Grupa Wagnera należy do jednego z bliskich Putinowi oligarchów i w efekcie bardzo często wypełnia funkcję takiego specjalnego oddziału Federacji Rosyjskiej w takich miejscach, w których Federacja Rosyjska nie chce, nie może lub obawia się wysłać coś, jakieś siły oficjalnie. Więc wysyła tych bardzo dobrze przeszkolonych najemników i byli oni aktywni i w Syrii, i w zachodniej Afryce, i aktualnie są aktywni we wschodniej części Ukrainy. To są często ludzie, którzy o poglądach skrajnych. Jest co najmniej kilka, myślę, że nawet kilkanaście przypadków żołnierzy tej formacji, to nie jest żołnierz, to właśnie najemników tej grupy, którzy no, gdzieś w jakichś miejscach odsłaniają się, typu plaża albo jakieś zdjęcie, czy na przykład takie białe wiadownie jak Bellingcat znajdują informacje o tym, jak oni wyglądają, kim oni są, nawet po samych tatuażach, które przedstawiają swastykę, kołowroty, inne elementy symboliki neofaszystowskiej czy neonazistowskiej, można wprost powiedzieć, że tam znajdują się neofaszyści, neonaziści. Oczywiście nie wszyscy, część z nich to po prostu zwykli najemnicy, ale tacy ludzie tam są, im są oni namierzani dokładnie z nazwiska i takie dane można znaleźć, wystarczy sobie wpisać Grupa Wagnera, Neonazis i tam będzie całkiem sporo konkretnych osób, imienia, nazwiska wymienionych wraz z omówieniem ich poglądów czy tatuaży. Ukraińcy starają się wskazać tych ludzi, pokazać tych ludzi, ujawnić ich twarze, ale mówił pan, że to jest jeden obszar, a drugi obszar takiego skoncentrowania faszyzmu rosyjskiego to jest co? W sensie w tym konflikcie, no bo oczywiście faszyzm rosyjski jest dużo większy, w tym konflikcie no są to te tak zwane brygady po stronie separatystów.
czy to są brygady międzynarodowe, czy to są brygady rosyjskie, czy lokalne. Tam na przykład jest słynny batalion Rusicz, w którym jest po prostu proimperialna, prorosyjska prawica faszystowska zgrupowana i to jest grupa, której właściwie i ideologia, i bardzo wielu członków reprezentuje poglądy neofaszystowskie, więc to jest już kolejna grupa. Oprócz tego mamy jeszcze oddziały ochotników, ponieważ po obu stronach napływają ochotnicy do walki. Aktualnie po stronie rosyjskiej zdecydowanie mniej, ale powiedzmy, że w 14-15 roku było ich trochę więcej. I powstawały wówczas tak zwane brygady, znaczy oddziały międzynarodowe, czy tam jakby jak je nazywać. I one, co ciekawe, grupowały również bardzo, też zgodnie z duchem konceptu Aleksandra Dugina, czyli Sojuszu Ekstremów, i skrajną lewicę, i skrajną prawicę. Pamiętam taki przypadek Polki, która wyjechała walczyć po stronie rosyjskiej, pani Ludmiły D. I ona należała do czegoś, co nazywało się Komunistyczna Młodzież Polski. A jednocześnie w tych samych oddziałach walczyli ludzie, którzy można uznać za sympatyków na przykład Falangi, czyli grupy o charakterze neofaszystowskim w Polsce oczywiście. Więc mamy tych ludzi grupujących się tam też zgodnie z ideologią Dugina, to znaczy mówiącą wszyscy kontra liberalizm, wszyscy kontra Zachód, wszyscy kontra USA, bo to USA jest globalnym hegemonem i dopiero rozbicie globalnej hegemonii USA pozwoli innym krajom, nie wiem, Rosji, Chinom, Brazylii, Indiom i tak dalej, uzyskać status jakby większej suwerenności, większej samodzielności, większej samowładności niż tylko takiego trochę pionka na amerykańskiej szachownicy. Także po stronie również mamy faszystów, informują o tym jakby licznie doniesienia pokazujące kolejnych żołnierzy rozebranych do bielizny, w których wtedy dopiero widać, jak bardzo, w jaki sposób są oni wtytułowani, w jaką symbolikę, ale też można znaleźć to w oficjalnej ideologii mówiącej o tym, że no nieważne w sumie z jakiej grupy się wywodzisz, ważne, że uderzasz w ten zdegenerowany Zachód, który niszczy tradycje, religię, który chce walczyć z rodziną i którego jedyną nadzieją jest Władimir Putin, który tak dzielnie walczy o tradycyjną wartości za pomocą rakiet Grad we wschodniej Ukrainie. Panie doktorze, pan wspomniał, że właśnie w ramach tego sojuszu ekstremów wiele środowisk skrajnych, czy skrajnie komunistycznych, czy faszystowskich w Europie wspiera swoich rosyjskich, nazwijmy to, towarzyszy. I mogą oni być takimi no, pożytecznymi bardzo narzędziami w tej, tak jak pan doktor Bartosiak rysował tu wizję tej takiej wojny nowej generacji, to byłyby te siły, które pomagałyby, tak jakby piąta kolumna rosyjskich sił w Europie. Jakie środowiska w Polsce współpracują z rosyjskimi środowiskami skrajnymi? Ja powiem tak, ja mogę powiedzieć, jakie sympatyzują, może tak, jakie reklamują Rosję jako państwo. Ja bym powiedział, że w Polsce są to dwa, powiedzmy, główne obozy. Jeden reprezentuje taką ultrareligijną, w ujęciu katolickim, nacjonalistyczną i tradycjonalistyczną prawicę. I w takiej roli widziałbym na przykład środowiska skupione wokół Grzegorza Brauna, czy wokół pisma Myśl Polska, czy wokół portalu konserwatyzm.pl. To są najczęściej ultrareligijne osoby krytykujące Watykan przez lata za zbytni liberalizm, czy to obyczajowy, czy reformy, czy ekumeniczny, a jednocześnie wywodzące się często z takich środowisk, powiedziałbym, reżimowych, pro-PRL-owskich nacjonalistów, takich jak kiedyś to było Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald albo Stowarzyszenie Pax. No i te osoby widzą w Rosji właśnie obrońcę tradycyjnych wartości,
które niszczone są przez zalew amerykańskiej propagandy, globalizacji, liberalizmu, degeneracji, w ideologii LGBT, cokolwiek to znaczy. No i to jest, powiedzmy, jedna grupa. No i aktualnie widzę, że krok po kroku chociażby część tych środowisk spotyka się w końcu z jakimś odzewem polskiego kontrwywiadu, bo na przykład, nie wiem, Myśl Polska została jako podmiot o charakterze propagandowym, prorosyjskim, rozumiem działania BW, zablokowana na terenie Polski. Drugą grupą takich środowisk, które są ewidentnie prorosyjskie i pragną jakiegoś sojuszu i zbliżenia Polski z Rosją i oddalenia się z Zachodem, będą takie, powiedziałbym, środowiska o charakterze hybrydowym, takim, powiedzmy, znajdujące się często po części po lewej, a po części po prawej stronie. No, takim symbolicznym ugrupowaniem swego czasu była Partia Zmiana. W tej partii było ludzie i wywodzący się z prawicy nacjonalistycznej, tacy jak na przykład, nie wiem, Bartosz Becker, lider Falangi i jego tam koledzy właśnie z owej Falangi, która tam była jakby częścią tej partii, a z drugiej strony ludzie wywodzący się z, powiedzmy, ogólnie pojętej lewicy socjalistycznej, no tak, tacy jak na przykład... Tak, jak na przykład w... Były obecny właśnie korespondent, czy tam członek redakcji Sputnika Polska, Jarosław Augustyniak, czy Mateusz Piskorski, który wcześniej był posłem samoobrony i raczej twierdził, że jest lewicowcem. No i właśnie powstaje ta grupa. No, główną ideą tej partii była właśnie pierwsza antynatowska partia w Polsce. No i jakby skończyło się to dosyć szybko do tej partii istnienie, bo jej lider Mateusz Piskorski został aresztowany pod zarzutami szpiegostwa na rzecz Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej. Jednak te środowiska dalej istnieją. No i mówię, wskazałbym przede wszystkim, podsumowując, dwa. Jedna ultrareligijna, nacjonalistyczna, ultrakonserwatywna część prawicy, z którą część widzę zrzeszoną w Konfederacji. Podałem kilka nazwisk. No, kojarzą mi się z taką aktywnością właśnie panowie Brown, czy pan Andrzej Zapałowski, czy pan Włodzimierz Osadczy. No, generalnie jednym z ich elementów jest sympatia dla Rosji, drugą jest niechęć dla Ukrainy i jakieś tam wyciąganie te sytuacje, takie jak mordy Polaków na Wołyniu i podkreślanie, że ta sytuacja jest nierozwiązana, a Ukraińcy ponoszą moralną odpowiedzialność za tą sytuację. Z drugiej strony właśnie mówiłem, takie właśnie partie czy grupy reprezentujące wprost sojusz ekstremów, czyli właśnie Zmiana i środowiska, które z niej się wywodzą, gdzie właśnie ten antyliberalizm ekonomiczny połączony z często antyliberalizmem obyczajowym, a na pewno z dużą sympatią dla Rosji i ogromną niechęcią dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc my to jeszcze w Polsce mamy, powiedzmy sobie, o tyle szczęście, a w nieszczęściu, że polska historia przez ostatnie, nie wiem, 300 lat to jest historia konfliktów z Rosją, mniej lub bardziej. I bardzo ciężko jest zbudować w Polsce partię ewidentnie prorosyjską. Im dalej na zachód, czy mówimy już o Czechach, a także Niemczech, czy Francji, już nie mówiąc o innych kontynentach, no to tam już te partie o wiele i te postulaty prorosyjskie o wiele łatwiej jakby pokazywać. No mówię, ostatnim po inwazji Rosji udało się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w końcu zablokować kilka, może kilkanaście stron, które przez wiele lat sączyły polską opinię publiczną poglądy rozmiękczające sprzeciw wobec agresji Rosji, budujące wizję Rosji jako normalnego, pozytywnego wzorca dla budowania ustroju w Polsce, a może nawet i sojuszy międzynarodowych. Jest taka bardzo ciekawa książka, przypominałem o niej dzisiaj, jest
wydana tylko po angielsku, ale serdecznie ją polecam. Nazywa się Tango Noir. Napisał ją badacz z Wiednia Anton Szekowcow, którym opisuje on ostatnie kilkanaście lat kooperacji różnych partii w całej Europie z Federacją Rosyjską i w efekcie powstaje takiej siatki, powiedzmy, no, agentury wpływu na terenie zachodniej i południowej Europy. No tak. Więc serdecznie to książkę polecam. I tak, i fakt, że kontrwywiad również polski działa i blokuje działalność tych organizacji, pokazuje jednak, że wychodzi na pańskie. Jednak ideologia jest też ważnym elementem w wojnie i ciężko sobie wyobrazić, żeby nie była. Ja też lubię o tym rozmawiać, dlatego o tym rozmawiamy. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za wizytę w raporcie Złotorowicza. Mam nadzieję, że państwo wreszcie zrozumieli, jak to jest, że wytatuowany swastyki Rosjanin jedzie na Ukrainę walczyć z nieistniejącymi ukraińskimi faszystami. Więc dziękuję za te wytłumaczenia. Dla niego to są przedstawiciele globalizacji, Zachodu, liberalizmu i on tak naprawdę walczy z dekadencją, która płynie z Zachodu do Rosji. I to jest jego cel. W tym sensie może walczyć, nazywać go faszystami, tych Gowroga albo kimkolwiek, ale on walczy naprawdę z Zachodem. Dokładnie tak. Panie doktorze, dziękujemy bardzo za te wyjaśnienia. Dziękujemy za wizytę w raporcie Złotorowicza. Kłaniam się.